W Polsce żyją prawie 2 miliony osób z dysfunkcjami wzroku. Na co dzień niewiele jest wokół nas inicjatyw, które pomagają zrozumieć, jak czują i odbierają świat osoby niewidome. Zmienić to postanowili wolontariusze, którzy rozpoczęli projekt Niewidzialni Niewidomi. Ich wystawa Dotykiem Zobacz pokazuje, że także niewidomi mogą odkrywać sztukę. Na początku skupialiśmy się na edukacji podstawówek, liceum, technikum, czyli praca u podstaw. Natomiast w tej edycji stwierdziliśmy, że robimy trochę projekt o osobach niewidomych, ale bez nich. Więc stwierdziliśmy, że postawimy bardziej na integrację kilku środowisk i dlatego zorganizowaliśmy wystawę Dotykiem Zobacz. Korzystając ze specjalnych okularów ograniczających widzenie, mogli sami przekonać się, jak trudno żyje się na co dzień z wadami wzroku. Wypukłe obrazy czy figurki pobudzają pozostałe zmysły i pomagają zinterpretować pracę. Musiałem się mocno zastanowić nad tym, co będzie czytelne dla osób niewidomych. Postanowiłem zrobić już znane dla nich kształty ciała ludzkiego, nie iść w bardziej abstrakcyjne formy, ponieważ nie byłyby zupełnie czytelne. Osoba nawet, która widzi, jest zmuszona wręcz zajrzeć, nie posługując się absolutnie wzrokiem, dotykiem rozpoznać cały krajobraz przedstawiony na obrazach. Wystawę uzupełniają działania, poprzez które organizatorzy zachęcają do podjęcia refleksji nad niepełnosprawnością narządu wzroku. Zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach z komunikacji z osobami głucho-niewidomymi, zbadać swój wzrok czy wysłuchać wykładów. Prelegenci podkreślali, jak ważna w zachowaniu dobrej kondycji oczu jest profilaktyka. Badania przynajmniej minimum raz na 2 lata. Oprócz tego warto by było też właśnie dbać o higienę brzegów powiek, to co tłumaczyłam. Starać się nie pocierać oczu, nawet w sytuacjach kryzysowych, gdzie mamy jakąś alergię albo jakiś problem ze swędzeniem powiek, bo pocieranie oczu może prowadzić na przykład do stożka rogówki. Sztuką jest wykreować twórczość dla wszystkich, a właśnie taką jest wystawa Dotykiem Zobacz. Niewidomi mają szansę na odbiór kultury w nowy sposób, a osoby bez wad wzroku mogą lepiej zrozumieć świat słabowidzących.